obietnice Andrzeja Dudy złożone podczas tej debaty, w której razem braliśmy udział, są takie, że jak zostanie prezydentem, obniży znów wiek emerytalny i podniesie natychmiast kwotę wolną od podatku. Znaczy złoży odpowiednie projekty ustaw. Proszę pana, czy pan ja to jestem, popiera? Pan by zrobił ja też podobny ruch? Wolnościowcem i tak jak nie ośmieliłbym się dyktować panu, o której pan rano wstaje i o której kłaść się wypada, tak samo w wolnym państwie, w wielkiej Polsce wolnych Polaków, nikt nikomu nie będzie dyktował, kiedy ma iść do roboty, a kiedy z nią skończyć. Wolny wybór. Skończmy z przymusem ubezpieczeń, bo to jest wynalazek z piekła rodem. Bismarckowski, wie pan, w XIX wieku Bismarck to zaprowadził. I każdy Polak rozsądny powinien z tego prostego faktu wnioskować, tylko że co nic zrobić, z tym nie może być dobrego ZUS, dla Polaków. Co zrobić? Bo to tak można jednym pięciu rzeczywiście zlikwidować, ale pozbawimy środków do życia kilka milionów ludzi. No to jest ten szantaż, proszę pana, moralny, który zwolennicy tego przymusu tutaj stawiają. W istocie tak rzecz trzeba postawić. Wszystkie umowy i zobowiązania zaciągnięte przez państwo wobec Polaków muszą być dotrzymane. Ale broń Boże, wciągać do tej piramidy finansowej następne pokolenia. Bo te następne pokolenia co robią? Uciekają przed tym dobrodziejstwem, tam na Wyspy Brytyjskie, co zrobi, albo na drugą sprowadzić stronę tutaj też wszyscy globusza. Kandydaci mieli swoje pomysły. Zwolna, spokojnie z tym prowadzaniem. Jeśli tam Polak zbudował sobie życie, jeśli utrzymuje rodzinę na godnym poziomie, niechaj to czyni. Niech jednak trzyma również rękę na pulsie tutaj i kiedy wreszcie te władze uda nam się posadzić tam, gdzie jej miejsce, to znaczy przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie pod wspólnym adresem, wówczas, kochani rodacy, wracajcie i budujcie normalne państwo polskie.